Cześć, witajcie! Dziś europejska premiera serii smartfonów Oppo Reno 5, w tym oczywiście bazowego modelu tej serii, czyli piąteczki. A dokładniej nazywa on się Reno 5 5G. Nazwa trochę śmieszna, ale oddaje istotę sprawy. Miałem okazję poobcować z tym smartfonem na kilka dni przed premierą, zatem już dziś mogę powiedzieć, co mi się w nim tak na pierwszy rzut oka podoba, a co podoba mi się trochę mniej. Pełniejsza recenzja mniej więcej za około 3 tygodnie do miesiąca, ale oczywiście jak chcecie mieć coś szybciej, to odsyłam na inne kanały. Z pewnością znajdziecie jakąś wnikliwą i rzetelną recenzję sporządzoną po 5 czy 6 dniach użytkowania telefonu. U mnie niestety tak nie będzie, ja telefonu najpierw chcę trochę jeszcze poużywać. Ale to, co zauważyłem już na pierwszy rzut oka, mogę Wam powiedzieć nawet teraz. Na początek rzut oka do pudełka. Bo zestaw jest, jak na dzisiejsze standardy, to wręcz przebogaty. Przede wszystkim znajdziemy w nim ładowarkę. I to nie byle jaką. Wielka, nieporęczna, ale za to mocna. 65 W. Ponadto w komplecie mamy słuchawki. Chociaż telefon ma mini jacka, ale dali słuchawki. Trochę niewygodne, ale grają przyzwoicie. Komplet uzupełni oczywiście cała niezbędna makulaturka i silikonowy pokrowiec, który na początku zapewni nam ochronę telefonu. Dodam, że telefon wyjęty z pudełka ma też fabrycznie naklejoną folię ochronną na ekranie. Jeżeli chodzi o design, o styl, uczucia mam trochę mieszane, bo z jednej strony trochę smuci mnie to, że ten telefon stosunkowo niewiele różni się od poprzednika, od serii czwórek, ale z drugiej strony możemy mówić o jakimś takim charakterystycznym kształcie, firmowym stylu wyróżniającym serię Reno na tle konkurentów. Obiektywnie ujmując, telefon może się podobać, szczególnie w tej niebieskiej wersji. Ona jest matowa, czyli brudzi się zdecydowanie mniej niż ta czarna, błyszcząca, a do tego bardzo fajnie się mieni w świetle. Gdybym miał wybierać, zdecydowanie wybrałbym wariant niebieski, chociaż ja myślę, że i ten czarny, błyszczący swoich zwolenników również znajdzie. Tym, co z pewnością spodoba się wszystkim bez względu na wersję kolorystyczną telefonu, jest jego poręczność. Urządzenie jest dosyć smukłe, niecałe 8 mm grubości i bardzo fajnie leży w dłoni. Co ważne, telefon nie jest też przy tym zbyt ciężki. Naturalnie, wystające aparaty fotograficzne mogą nam trochę przeszkadzać, mogą razić, sprawią również, że telefon odłożony na płasko będzie się kiwał, ale mimo to ten element bardzo mi się podoba. Podoba mi się również wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz. Oczywiście Full HD z niewielkim otworkiem na aparat do selfie. Jest to oczywiście matryca AMOLED, więc liczymy na świetne kolory, bardzo dobre kąty czytelności i dość wysoką jasność, aczkolwiek ten ostatni parametr moim zdaniem mógłby być troszkę jeszcze wyższy. Tak do ideału jeszcze odrobinkę zabrakło tutaj. A pod ekranem mamy czytnik linii papilarnych, który, słuchajcie, działa nawet nieźle. Jeszcze mnie nie wkurzył. Alternatywą dla czytnika jest układ rozpoznawania twarzy oparty o przedni aparat. Też działa dosyć szybko, nie mam tu żadnych zastrzeżeń. Oczywiście, jeżeli chodzi o parametry wyświetlacza, mamy tryb ciemny interfejsu, mamy ochronę przed szkodliwym światłem, także wszystko, co potrzebne, tutaj znajdziemy. O wydajność myślę, że też możemy być spokojni, bo jest tu Snapdragon 765G, czyli może nie topowy, ale jeden z mocniejszych procesorów Qualcomma. Do tego jest 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Tu akurat mogłoby być trochę lepiej, bo niestety gniazda na kartę microSD tutaj nie mamy i te 128 giga, czyli tak realnie 110, musi nam wystarczyć. Jeśli chodzi o stronę komunikacyjną i jakość dźwięku, na razie niczego niepokojącego nie zauważyłem. Głośnik niestety jest tylko jeden na dole, ale gra czysto i dobrze. A oprócz tego, podkreślę jeszcze raz, mamy mini jacka, co bardzo, bardzo mi się spodobało. Bardzo podoba mi się również zasilanie. Bo z jednej strony akumulator nie jest tu największy. 4300 mAh, pamiętajcie o smukłości tego telefonu. Ale z drugiej strony ładuje się naprawdę błyskawicznie i to, co mówi producent, że bateria napełni się w nieco ponad pół godziny, to nie jest ściema. Bo tak naprawdę bardzo rzadko rozładowujemy baterię do zera tak, żeby się telefon wyłączył. I wtedy faktycznie to ładowanie potrwa nieco ponad pół godziny, ale w praktyce, kiedy doładowywałem telefon, tak powiedzmy, gdy bateria spadła w okolice 10%, to już po 20 paru minutach bateria była pełna i to jest po prostu sztos. Nieźle zapowiada się też aparat fotograficzny. Mówię oczywiście o głównej matrycy, która ma 64 megapiksele. Z niej da się całkiem sporo wyciągnąć, bo w dzień to wiadomo, będzie bomba. W nocy będzie nieźle. Mamy tu oczywiście tryb nocny, ale pamiętajmy o jednym. On cudów nie czyni. Na razie zauważyłem, że tam, gdzie jest zupełnie ciemno, to ten tryb nocny zupełnie nie ma sensu, bo zrobi tylko szumy, natomiast przyda się fotografii miejskiej.
Tam, gdzie jest całkowicie ciemno, musimy niestety użyć statywu i trybu manualnego, który oczywiście w oprogramowaniu telefonu mamy. Mamy również filmowanie nocne, które polecam raczej przy nagrywaniu materiałów w mieście, gdzie jednak trochę tego światła jest, bo w ciemności, wiadomo, fizyki nie oszukamy, nie liczcie, że ten aparat robi jakieś cuda. Nie, cudów nie robi, robi przyzwoite zdjęcia, ale o wszystkim szerzej w recenzji. Tak dla porządku dodam jeszcze, że mamy tutaj 8-megowy aparat szerokokątny i dwie dwójeczki obowiązkowe do makro oczywiście i oczywiście do rozmywania tła. Wiadomo, te aparaty dołożono tak trochę tylko, żeby zrobić ilość, ale za to przedni aparat jest już naprawdę przyzwoity, bo 32-megapikselowy, także o selfieki z tego telefonu możecie być już absolutnie spokojni. Interfejs ColorOS, który mamy w Reno 5, z pewnością da się polubić. Nie jest przeładowany dodatkami. Tak naprawdę wszystko, co w nim znajdziemy, jest przydatne i praktyczne. Nie ma tutaj śmieci i nie ma żadnych udziwnień. W zasadzie każdy, kto przesiądzie się z dowolnego urządzenia z Androidem, odnajdzie się tutaj bez trudu. Oppo Reno 5 możecie mieć już za niecałe 2000 zł. Dokładniej 1999, żeby było ładnie. Czy warto? Ocencie sami. Ja mogę powiedzieć na razie tylko tyle, że jest to z pewnością ciekawa propozycja w tym segmencie cenowym, ale czy wygra z konkurentami? No cóż, na to pytanie będę mógł odpowiedzieć dopiero za jakiś czas, kiedy dogłębnie poznam ten telefon. A na razie to dziękuję Wam za oglądanie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!